Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry z udziałem podsekretarza stanu, wiceministra doktora Marcina Warchoła. Tematem dzisiejszej konferencji jest walka z mafią lekową. O zabranie głosu poproszę ministra Zbigniewa Ziobry. Witam, dzień dobry Państwu. Można powiedzieć, że idziemy za ciosem. Otóż udowodniliśmy, że prawo karne dobrze skrojone i właściwie przygotowane działa i przynosi realne efekty. Dowiodły tego zmiany w zakresie przestępczości VAT-owskiej. Przygotowaliśmy zmiany prawa karnego, które wyraźnie widać korespondują z realnym wzrostem przychodów z VAT-u mierzony dodatkowymi miliardami złotych od momentu, kiedy te przepisy zostały uchwalone przez polski parlament. Udowodniliśmy, że prawo karne dobrze przygotowane również przynosi wymierny efekt, jeżeli chodzi o zwalczanie niepłacenia alimentów na dzieci. Po wprowadzonych przez nas zmianach liczba osób płacących wzrosła przeszło dwukrotnie. Ponad 100% wzrost płacących alimenty na własne dzieci po zmianach, które wprowadziliśmy. I dzisiaj idziemy tą drogą i stawiamy kolejny krok. Mianowicie chcemy przedstawić Państwu zmiany w zakresie legislacji prawno-karnej, ale też i administracyjnej, dotyczącej ustaw regulujących zagadnienia obrotu lekami, które to rozwiązanie mają spowodować to samo, co udało nam się w przypadku przestępczości VAT-owskiej, to samo, co udało nam się w przypadku przestępczości i też niedbalstwa rodziców zobowiązanych do płacenia na własne dzieci. I dziś chcemy Państwu zaprezentować projekt, który jesteśmy przekonani spowoduje, że te ogromne niedobory leków najpilniejszej potrzeby związanej z ratowaniem ludzkiego zdrowia i życia wielokrotnie, których brakuje w polskich aptekach, o czym często Państwo donosicie w swoich artykułach prasowych i medialnych, niedobory, które skutkują nie tylko poważnym uszczerbkiem na zdrowiu wielu Polaków, a być może śmiercią w niektórych przypadkach niestety, ale też i skutkują stratami Skarbu Państwa, że ta sytuacja zostanie w sposób bardzo istotny ograniczona. Nie chcę powiedzieć, że wyeliminowana zupełnie, bo nie ma tak doskonałego prawa, które zupełnie eliminuje każdą patologię, ale może dobre prawo tą patologię istotnie ograniczać, co dowiedliśmy już. I dziś te zmiany, które za chwilę przedstawi pan minister Warchoł, jestem przekonany, właściwą odpowiedzią na patologię związaną z tak zwaną mafią lekową, która bezkarnie działa na terenie naszego kraju od kilku lat. Chciałbym dodać, że te rozwiązania były sukcesywnie przygotowywane z Ministerstwem Zdrowia. Dziękuję dzisiejszemu panu ministrowi zdrowia, ale też chciałbym podziękować dla uczciwości panu ministrowi Radziwiłłowi, z którym jeszcze wówczas podjęliśmy tą współpracę i pracę nad tymi rozwiązaniami. Dziś przedstawiam ich efekt. Współpracował zespół ekspertów po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia nad tą problematyką. Wsparcie ze strony przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia było dla nas o tyle istotne, że są tam osoby, które dysponują wiedzą specjalistyczną związaną z obrotem lekami. I ta wiedza była dla nas niezbędna, aby można było zaprojektować, przygotować przepisy karne, które w sposób dużo bardziej skuteczny, jak wspomniałem, wyeliminują tą wielką patologię mafii lekowej. Jeśli Państwo pozwolą, poproszę pana doktora Marcina Warchoła, by zechciał zreferować istotę tego projektu i rozwiązań, które proponujemy. Dziękuję panie ministrze. Szanowni państwo, liczba odmów w aptekach ogólnodostępnych leków, o których wspominał pan minister, jest ogromna. To budzi zatrwożenie. To jest, proszę państwa, 500 000 odmów w roku ubiegłym w stosunku do leku na przykład przeciwzakrzepowego. To jest 1 000 000 odmów, jeżeli chodzi o lek na chorobę trzustki. To są, proszę państwa, statystyki, które porażają. Przestępcy nie mają absolutnie żadnych skrupułów w wyprowadzaniu na ogromną skalę tych leków, które ratują zdrowie, ratują życie. Pacjenci są odsyłani z kwitkiem, nie mogą tych leków zakupić, mimo że mają do tego prawo. Jest potężny problem społeczny, potężny problem dla naszego społeczeństwa, który w tej chwili rozwiązujemy. Rozwiązujemy go kompleksowo. 4 bardzo ważne punkty w tej ustawie, którą tutaj dziś proponujemy, są następujące. Po pierwsze, przepis administracyjny, który zabrania wprost nabywania przez hurtownika leków od apteki. Jak to dzisiaj wygląda? W ten sposób, że poprzez różnego rodzaju mechanizmy mające na celu obejście prawa, hurtownia nabywa leki od apteki. Tych leków w aptece nie ma. To się odbywa często poprzez pośredników, różne punkty zielarskie, innego rodzaju punkty apteczne i te leki następnie są wyprowadzane za granicę po dużo wyższej cenie, aniżeli pacjenci mają do tego prawo w naszym kraju.
Po drugie, wprowadzamy przepis karny, który penalizuje, który kryminalizuje zarówno zachowanie polegające na sprzedaży takich leków przez aptekę hurtowni, jak i nabywanie ich przez hurtownię, a także karze wszystkie inne podmioty, które są zaangażowane w ten przestępczy proceder. Po trzecie, przepisy, które wprowadzamy, mają na celu danie konkretnych, mocnych uprawnień inspektoratowi farmaceutycznemu, który dzisiaj, można powiedzieć, jest bezzębny w tego typu sytuacjach, niestety, i wprowadzamy kontrole planowe, kontrole doraźne, kontrole krzyżowe. I czwarty, bardzo ważny punkt, zabezpieczenie dowodów. Dzisiaj organy ścigania są bezradne, nie mają dowodów, ponieważ cały szereg mechanizmów mających na celu niszczenie dowodów, obchodzenie tych przepisów związanych z zabezpieczeniem dowodów, niestety jest realizowany w sposób bezwzględny przez przestępców. Wprowadzamy zabezpieczenie dowodów na pierwszym etapie postępowania, aby te dowody mogły być wykorzystane przez prokuraturę. To są nie tylko nośniki, dokumenty, ale również produkty medyczne, produkty lecznicze, także kompleksowa ustawa, ten mechanizm domykająca, zamykająca wszystkie te dziury, które do tej pory były w ustawodawstwie, zamykająca. Bardzo dziękuję w tym miejscu osobom, które współpracowały, ekspertom Ministerstwa Sprawiedliwości, w szczególności panu sędziemu Jakubowskiemu, który pracował nad tą ustawą, konsultował tę ustawę z Ministerstwem Zdrowia i ufam, że ta ustawa położy kres temu przestępczemu procederowi również z wielką szansą dla pacjentów, dla wszystkich osób, które potrzebują tych leków dla ratowania życia, zdrowia. Rozwiązujemy bardzo ważny problem społeczny, problem dotyczący setek milionów naszych obywateli. Dziękuję. Dodam, drodzy Państwo, że te przepisy, które tutaj Państwu w tej chwili przedstawiamy, będą bardzo ważnym narzędziem dla prokuratury do prowadzenia tego rodzaju postępowań. W zespole, który pracował nad przygotowaniem tych rozwiązań, też byli zaangażowani doświadczeni prokuratorzy, którzy zajmują się tą problematyką i często zderzali się z niemożnością wynikającą z wadliwych regulacji prawnych. Dzisiaj to się zmieni. Jestem przekonany, że te rozwiązania, które dają możliwość ścigania takich zachowań jako przestępstw w typie podstawowym do 5 lat pozbawienia wolności, zagrożenia w typie kwalifikowanym do 10 lat pozbawienia wolności, dają też możliwość stosowania innych kwalifikacji prawnych, mianowicie udział bądź kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która często jest tworzona po to, aby tego rodzaju proceder na szeroką skalę w sposób zorganizowany przeprowadzać. To będzie powodowało jeszcze dalej idące konsekwencje, sankcje. To będzie powodowało możliwość zastosowania konfiskaty rozszerzonej, a więc innych narzędzi prawnych, które już wprowadzaliśmy, właśnie uderzających w tą przestępczość, która jest zafiksowana na zysku i na uzyskiwaniu ogromnych pieniędzy. Będziemy mogli te pieniądze, te niesłuszne korzyści pochodzące z przestępstwa odbierać i przekazywać też na cele związane z interesem społecznym.